Bardzo istotnym jest ten poziom 90% wyszczepienia populacji. Dlaczego? Dlatego, że wyszczepienie populacji na poziomie 90% gwarantuje bezpieczeństwo przed wybuchem epidemii. Ludzie, którzy nie szczepią swoich dzieci, nic nie ryzykują. Nie ponoszą ryzyka, a mają wszelkie benefity, które posiada społeczeństwo właśnie dzięki programom szczepieniowym. To się nazywa jazda na gapę, free riding. Fakt jest taki, że coraz mniej Polaków szczepi swoje dzieci, coraz więcej ludzi świadomie nie szczepi swoich dzieci, a jednocześnie to są też osoby, które nie ponoszą konsekwencji zdrowotnych na razie. Tematyka szczepień budzi wielkie emocje, to zrozumiałe, bo oczywiście chodzi tu o nasze zdrowie i życie, i też zdrowie i życie naszych dzieci. Natomiast tytuł i ramy tej konferencji w kręgu nauki oraz obecność autorytetów życia naukowego i życia Kościoła zobowiązuje nas do zachowania ram właśnie naukowych w świetle nauczania Kościoła, nauczania moralnego i nauczania, powiedziałbym, duchowego. Profilaktyka jest możliwa, zanim dojdzie do zachorowania. Jeżeli do zachorowania już doszło, to profilaktyka jest już za późno. Dlatego na podstawie tej najlepszej wiedzy, którą mam, ja szczepię swoich synów przeciwko grypie, szczepię swoją matkę przeciwko grypie, siebie też, a jak będę miał wnuki, to też będę je szczepił, ponieważ to chroni ich zdrowie. Wszystkim nam zależy na zdrowiu dzieci, na zdrowiu społeczeństwa, także jesteśmy po tej samej stronie. Ja wcale nie jestem zwolennikiem szczepień. Ja jestem zwolennikiem zdrowia. Wielu z nas żyje dzięki szczepieniom i dzięki szczepieniom część z nas, a może duża część z nas, chorób zakaźnych, przeciw którym się szczepimy, już nigdy nie widziało. Dotyczy to również lekarzy. Bardzo wielu lekarzy nie spotkało się z wieloma chorobami, które stały się rzeczywiście marginesem. Ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, i taki jest przekaz nauki w tej sprawie, że te choroby krążą wokół nas. Wirusy, bakterie nie znikły wraz ze szczepieniami i jeśli przestaniemy się szczepić, to szczególnie osoby słabe, nieodporne będą temu ulegały. A warto przypomnieć, że w przypadku niektórych szczepień, gdyby na przykład takie miasto jak Warszawa nie składało się z ludzi, którzy są zaszczepieni, to w przypadku epidemii mogłoby dojść do zgonów liczonych w setkach tysięcy osób. To jest realne zagrożenie, którego po prostu nie widać, ale musimy zaufać ekspertom. Uważam, że szczepienia nadal powinny być powszechne. Z racji tego, że widzimy wiele przykładów u naszych sąsiadów, niedalekich sąsiadów, bo chociażby w Niemczech czy w innych krajach, pojawiają się epidemie tych chorób, którym właśnie zapobiegać można za pomocą szczepień. I tam te epidemie występują, bo dzieci są nieszczepione. Natomiast cieszy to, że nieprzekraczana jest granica Polski. To znaczy, że w Polsce nie występują epidemie, mimo kontaktów pomiędzy różnymi krajami różnych osób, a to dlatego, że właśnie jesteśmy zaszczepieni. Jest bardzo rosnący w siłę ruch antyszczepionkowy, co jest bardzo groźnym ruchem. Ja myślę, że już ta lawina tych błędnych informacji, błędnych mniemań tak narasta, że w końcu dojdzie do epidemii. Wcześniej czy później dojdzie. Jestem bardzo pesymistycznie nastawiony. Kościół nie może dać swojej opinii w tym tak bardzo złożonym problemie bez realnych danych, twardych danych nauki, jaką jest medycyna. I widzieliśmy, że ci, którzy to nadzorują, i to mówię z głębokim przekonaniem, bo te osoby znam również z innych okoliczności, nie są lobbystami. Oni robią wszystko, żeby dzieciom pomóc, żeby rodzicom pomóc, żeby dobro dziecka było na pierwszym miejscu. Występowanie przeciwko systemowi szczepień, które jest wielkim dobrodziejstwem ludzkości, jest nieracjonalne i powiedziałbym nieludzkie.